To była dość spokojna noc na granicy polsko-białoruskiej. Do siłowego forsowania polskich zasieków doszło znów w rejonie Czeremchy. Wszystko wskazuje na to, że w ostatnim czasie presja na polską granicę osłabła. Liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy maleje. Wczoraj było ich 41, o czym poinformowała Straż Graniczna. Funkcjonariusze wydali 10 postanowień o opuszczeniu terytorium RP. Na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Czeremsze grupa 28 cudzoziemców siłowo forsowała granicę. Osoby, które przedostały się na polską stronę, zostały zatrzymane przez naszych funkcjonariuszy, następnie doprowadzone do linii granicy. Nikt nie został ranny. Kolejni migranci opuszczają Białoruś. Z Mińska odleciał kolejny samolot do Iraku, napisał na swoim profilu na Twitterze rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Na pokładzie było około 400 osób. Do 1 marca na terenie przygranicznym w 183 miejscowościach obowiązuje zakaz przebywania.